Paneczko, ludziska, z tej strony Junior. Słuchajcie, dzisiaj nagram na temat. No, chciałbym się wypowiedzieć na temat Polaków za granicą, o ich skandalicznym zachowaniu. Nie wszystkich, ale praktycznie większości w pracy, jacy oni są dla siebie, i opowiedzieć na temat. Czekajcie, bo ja wam opowiadałem na temat trzeciej pracy. Czy tylko drugiej? Nie wiem, jakoś tak. Ale kolejną pracę bym chciał wam powiedzieć i przez tą agencję, co pojechaliśmy do... Co pojechałem, znaczy się, do... Na Paprykę, co trafiłem. I chciałbym opowiedzieć. Dobra. Dziękuję ogólnie za wszystkie lajki, komentarze, porady i tak dalej. Pytacie się, czy wrócę do Holandii? Jeśli ktoś mi odpowie, czy na przykład... Zarobię 2 miechy, załóżmy tak przykładowo, teraz rzucam liczby. 3000 euro, przyjadę, będę się musiał rozliczyć z jakiegoś tu podatku w Polsce, bo to podobno coś weszło. To ile na przykład od takiej kwoty bym musiał oddać? Czy to jest liczone według tam wieku, tak dalej, przeliczane jakoś, każdy ma to indywidualnie, czy każdy tak to samo, czy jak to tam? Czy to jakiś po prostu procent od sumy zarobionej jest? Bo ja nie mam pojęcia. Dobra, jakby ktoś wiedział, to piszcie w komentarzu. Dobra, a przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, jestem sobie na szklarni z kwiatami. Są widełki. Są widełki. I tymi widełkami no. Tymi widełkami takie, to się gable nazywa. Łapiecie je tak, jedną ręką i drugą. I nadgarstkami podnosicie jakieś ciężary około 20 kg i ładujecie na półki, nie? Do tego przypomnę, że to szklarnia. A pewnie wielu z was myśli, o, na szklarni, na kwiatki, przesadzić sadzonkę, pogłaskać kwiatka, podlać kwiatka i cała robota. Nie, o, pięknie, fajnie. Nie, zapierdolaj, nosić te kwiaty, pach, pach, tempo, tempo, tempo i rzucacie wszystko na kary. Nie ma, kur, nawet przerwy nie ma. Chociaż powiem wam tak. Ogólnie praca była bardzo ciężka fizycznie, bardzo, naprawdę. W sensie ja tam nie narzekałem nigdy, tylko ręce, fas, bo to te gable są metalowe. Unosicie na nich 20 kg, to ten metal aż wam się w dłonie wbija po prostu, wiecie, tak... No nie jest to, rękawiczki też nie dają tak za bardzo amortyzacji żadnej, że to nie bolą was ręce. Nadgarstki bolą strasznie, to jest masakra, nie? No i słuchajcie, jestem sobie na tej szklarni, gorąco leci oczywiście, nakładam te kwiaty na te wózki, tymi. No i przyjechał sobie Polak, który tam drugi dzień był, a nie, wysłali go tu na szklarnię i pracuje. Ja też pierwszy raz trafiłem, wszyscy w ogóle pierwszy raz trafiliśmy i od razu widełki, na dzień dobry. Metalowe, bo aluminiowe to ci lepsi mieli, czyli one mniej ważyły. No i tak, nakładamy te kwiaty, no i ten, widzę, że już ten kolega, co tam ładował, no już on starszy tam był, gdzieś tam 40-50 ten już wiek. No i widzę, że on już nie daje rady, jest niższy ode mnie był, bo ja miałem 1,70 m i żeby na 12 półkę wrzucić, to musiałem na palcach albo nieraz podskoczyć. Nieraz mi się te kwiaty na łeb wywaliły, ale dawałem radę. A on już miał tak ciężko, że no nie dawał rady fizycznie. I ktoś do niego mówi, gościu, no idź tam do niego, powiedz, że nie dajesz rady, po co się męczysz, po co sobie robisz... bólu, bo to też ręce bolą, to idź tam, ci zmieni robotę. No dobra. Słuchajcie. Idzie do niego, nie? Do tego brygadzista. A ten brygadzista już z twarzy było na dzień dobry widać, że szuja jak ciul. Dobra, idzie. Oczywiście ta firma się nazywała Wouters. Jakby ktoś tam trafił, to mężczyźni tylko widełki praktycznie. No są tam lżejsze prace, ale praktycznie na dzień dobry widełki dostaniecie. No i słuchajcie, idzie do niego.
I mówi tak, no, że nie daje rady, jest za niski, nie da rady tam rzucać jakby jakieś niższe półki albo cokolwiek, żeby mu dali, bo on no nie da rady tam rzucać. No tak patrzy na niego, mówi, wyciągnął tą listę, nie? Wyciągnął listę z tymi nazwiskami, co tam sprawdzał obecność, jak w szkole, i mówi nazwisko. Sprawdza. Mówi, słuchaj, idziesz do domu, czy zostajesz? Bo na twoje stanowisko jest 15 chętnych. Idziesz czy zostajesz? Oj, chłop, mówi drugi dzień w pracy. No co, został, no. Ale miał tak ciężko, że dajcie spokój. Już na pewno się założy, że jak teraz wrócił do Polski, to na pewno nie wyjechał już tam. Bo to był obóz pracy po prostu. Tam się dużo, powiem wam, że nawet 380 chyba euro zarobiłem tygodniówki. Czyli taka w miarę dobrze, tylko robota ciężka. I to, co mnie bolało tam, godzina 15 chyba przerwy i niepłatna. Niepłatna. Czyli, no bo ciężka robota to i dużo przerwy, powiem wam, żeby zjeść obiad i tak dalej. Sorry za te hałasy, ale tam dzieci grasują. Co jeszcze? No i właśnie, i ten Polak. No, wiecie co? Ten brygadzista tak wszystkich gnoił. Czajcie, że przychodzi. Przychodzą czterej ludzie z Rumunii. Przychodzą. I widzą, co my robimy, nie? No i on do nich mówi, że mają to samo robić, co my. Ten jeden tak patrzy, patrzy, bo patrzył, jak ja se wrzucam, jak się z tym siłuję, ręce mnie bolą cały czas. I mówi do niego, nie, ja tego nie będę robił. Ten Polak tak na niego patrzy. No i coś tam mu powiedział, idź tam. Dobra. Już go nie widziałem przez ten dzień. Następny dzień przychodzę do roboty. A ich czterech w ogóle. I czterech oni powiedzieli, że w ogóle nie będą tego robić. No i poszli sobie. No i patrzę. Ten jeden, co tak właśnie z nim rozmawiał, co nie chciał tego robić. Patrzę, on sobie jeździ wózkiem elektrycznym. Na to nie trzeba mieć żadnych uprawnień. Jeździł takim zwykłym trzykołowcem, wózkiem. I takie te wózki do pakowania kwiatów woził. Wysiadał, odpinał, przypinał. Leciutka robota. A oczywiście Polak do Polaka idzie i mówi, no słuchaj, jest za ciężko. Albo czy na chwilę dałoby się gdzieś coś. Idziesz do domu, czy zostajesz? To jest właśnie. Słuchajcie, to jest skandaliczne zachowanie, bo już miałem nieraz taki przypadek, że na przykład Turcy, nie? Pracują gdzieś tam w szklarni, owijają jakieś pędy i pierwszy raz jakby była taka sytuacja, że gdzieś tam szef okrzyczał jednego z nich, nie? A ich tam było sześciu. No i okrzyczał go tak fest, nie? A on się wkurzył. Mówi, że on idzie. Poszedł, zanim reszta poszła, wszyscy poszli. Może ich sześciu było, ale poszli. A Polaka butują na ziemi, a drugi, ja nic nie widzę, przechodzi obok, nic. Mi się chciałem wyjść, bo już mówię, dla mnie to jest skandaliczne zachowanie i bym wyszedł z tej szklarni, ale to nie dla mnie, nie taki klimat. Ale ten do mnie mówi, co z tego, ty wyjdziesz, a mówi, na twoje miejsce i tak ktoś przyjdzie, mówi, to bez sensu, mówi, sieć. No po prostu u nas w Polsce brakuje takiego zgrania. My Polacy nie potrafimy się wspierać. Brakuje tego wsparcia właśnie. Słuchajcie, musimy się wspierać, pomagać sobie. Widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy. Pomagajcie, choćby nawet, nie wiem, przenieść coś, cokolwiek, jakoś razem, żeby ten, a nie, że ja nie umiem tak na przykład, że ktoś na mnie pluje, nie? Ja udaję, że pada deszcz. Nie umiem tak. Ja od razu, jak miałem takie prace, od razu po prostu. See you later, na razie. Już nie wracałem. Nie było tak. Się wkurzałem, ktoś coś na mnie ten. Ja mówię, ja nie będę udawał, że na mnie deszcz pada, słuchaj.
Nie, to nie. Rób se sam. Tak, jak nie pasuje moja praca, a ja nie, że idę i się opierdzielam albo robię ślimaczym tempem. Robię tak tyle, na ile mnie stać. Daję z siebie nieraz taki power, że uwierzcie mi, że człowiek się spoci w robocie nieraz. Nieraz jednego dnia i wraca i jest zmęczony, wstaje drugiego dnia i idzie dalej to samo robi. Ja tam ogólnie wytrzymałem w tym Wouters'ie 2 tygodnie, w sensie czy chyba 3 tygodnie. I po tych 3 tygodniach skończyła się po prostu przez tą pandemię. Zamawiali kwiaty, a później je wywalali i stwierdzili, że po prostu już im chyba się nie opłaca tych kwiatów za tyle hodować i tyle sprzedawać. No to zmniejszyli ilość, no i ludzi też nie potrzebują, wiecie. Ci z kontraktami mają pierwszeństwo, a ci z agencji out. Także to tak działa, nie? Jakby ktoś tam. No i jak ja miałem, wiecie, jednego dnia poszedłem w poniedziałek, następny tydzień zacząłem i poszedłem, chyba robiłem do 14, a drugi dzień do 12, no to już tyle godzin, no to wiecie, jaka by tu była wypłata, nie? Ale tam tak nie było źle. 380 chyba dostałem za pierwszy tydzień, a później za tą małą dostałem tam, o Boże, tragiczną, nawet nie wiem ile, tam chyba 100 euro czy coś, mówię, masakra, nie? To jest praca na szklarniach, jest uzależniona od warunków pogodowych, od tego, jak to prowadzi szklarnię, bo to też są na to sposoby. No i co? I też od zapotrzebowania, nie? Jakie kto tam potrzebuje, ale głównie tu warunki pogodowe oddziałają na to, nie? Jak jest, przepraszam, jak jest pogoda, no to i będzie duży na przykład wysyp, bo no, wiecie jak jest. Tylko że problem jest to, że jak jest słońce, to tam jest piekło. Także nie wiem, czy ktoś by chciał tam pracować za te pieniądze z was, bo wy narzekacie. A co do wyjazdu, to jak mówię, jeśli wiecie, czy się przy tym podatku teraz opłaca jechać, to piszcie, bo ja dostałem propozycję wrócić tam na paprykę, ale dopiero od kwietnia. Do kwietnia jeszcze dużo czasu, także mam czas na zastanowienie się i zobaczymy, nie? Dobra. A tak propos, o, poznajcie ten znak? Tą koszuleczkę z Wikingów. Obejrzałem cały serial. Ogólnie polecam serial, bo mnie mega wciągnął. Fajny serial, tylko nie wiem, ja zakończenie serialu źle odebrałem, także no, w sensie nie podobało mi się. No, ale polecam, polecam naprawdę. 6 sezonów. Polecam obejrzeć. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka, suba. No i zachęcam was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Jeśli chcecie jakieś jeszcze materiały o pracy, bo ja tych tematów to ja mam dużo, bo ja nie jednej pracy byłem. Ja mogę wam powiedzieć o wszystkich pracach, w jakich byłem, jak to wyglądało, jacy ludzie i tak dalej. Tylko musicie napisać, czy chcecie takie coś oglądać, czy nie. Czy was to nie interesuje, bo to też dla mnie jest jakaś tam informacja, tak? Co byście chcieli obejrzeć, możecie pisać. Także, no co. Pozdrawiam, wszystkie linki tam do kanału dziewczyny, jakbyście chcieli składanek też. Nie wiem dlaczego, wiem, piszecie, że nie działa ten link. Nie wiem dlaczego, jak ktoś by też wiedział, dlaczego to nie działa. To piszcie, bo chyba nikt tam od ileś subów można zmienić, a jej tam brakuje chyba 100, chyba, ja nie wiem, nie pamiętam. Jakby ktoś wiedział, to piszcie też. No i co jest, link zostawiamy, jak nie działa, no to jakoś, nie wiem, jak to właśnie wykombinować, bo sam jak wyszukuję nazwy, to jej nie znajdzie. Nie wiem, jak to zrobić, a po tytułach też ciężko. Także wiecie, kanał jest mało popularny i YouTube go nie wypycha, także nie wiem, jak to zrobić. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie. No i co, widzimy się w następnym. Elo, yo!